Kiedyś na pielgrzymce do Ziemi Świętej poznałem panią Mariannę, którą serdecznie pozdrawiam. Pani Marianna pochodziła z pewnej podwusławskiej wsi, popegierowskiej. No, powiedzieć o niej, że była kobietą ubogą, to właściwie nic nie powiedzieć. W każdym razie, kiedy proboszcz tej parafii ogłosił, że organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej, którą ja miałbym prowadzić, ona jako jedna z pierwszych osób się zapisała. Proboszcz mówił, że zdziwił się, ponieważ wiedział, że tej pani akurat emerytce nie przelewa się. No, trudno mówić, żeby w ogóle komukolwiek w tej wsi się przelewało. Wszyscy mówili, że mają takie marzenia, ale wielu nie mogło sobie pozwolić. A ta kobieta powiedziała, że chociaż nie może sobie pozwolić na to, jeszcze dzisiaj na pewno pojedzie. Proboszcz opowiadał mi, że był bardzo ciekaw, jak ona to zrobi. No ale ta pani zawzięła się i przyjęła dodatkowe zlecenia i właściwie przez 10 czy 12 miesięcy nawet zajmowała się dodatkowo obieraniem cebuli. Kto zajmował się tym kiedyś, to wie, że nie jest to zbyt dobrze płatne zajęcie, ale uparła się i wreszcie dopięła swego. Było ją stać, żeby wyjechać. Po powrocie okazało się, że wszyscy byli ciekawi jej wrażeń. Wszyscy jej, można powiedzieć, zazdrościli, ale wszyscy dokładnie byli w takiej samej sytuacji. Tylko, że ona, mając marzenia, miała jednocześnie wystarczająco determinacji, żeby je zrealizować. Przypomina mi się taki niedawno przeczytany fragment pewnej książki motywacyjnej, w której autor mówi, że jeśli zapytam cię, jakie masz marzenia, a ty powiesz mi, no chciałbym na przykład mieć świetnie płatną pracę, wspaniałą rodzinę, super relacje z przyjaciółmi i tak dalej, to właściwie to są tak banalne odpowiedzi, że każdy właściwie o tym samym marzy i tego samego by chciał. Pytanie należy postawić inaczej. Ile jesteś w stanie poświęcić? Ile jesteś w stanie wycierpieć, żeby to wszystko osiągnąć? Powiedz mi, a ja ci powiem, jak rokujesz. Myślę, że jest tutaj wielka mądrość, ponieważ my patrzymy raczej na efekt końcowy. Kiedy patrzymy, że ktoś na przykład bardzo dobrze zarabia albo jest w świetnej relacji małżeńskiej, to patrzymy tylko na efekt końcowy i być może tego zazdrościmy. Gdy tymczasem to jest właśnie droga dojścia do takiego stanu, no to bardzo często jest niebywały wysiłek. Trzeba bardzo wiele poświęcić, trzeba mieć wiele determinacji. Nie wystarczy mieć marzenia. Trzeba mieć jeszcze determinację do tego, żeby zafundować sobie pewien dyskomfort, pewne cierpienie, bo to jest cierpienie, żeby te marzenia zrealizować. One się same nie zrealizują, to my je realizujemy, nieprawdaż? I oczywiście nie myślę tutaj o sytuacjach takich, kiedy ktoś, mówimy o tym dobrym zarobku, który niektórzy mają. Nie myślę tutaj o sytuacjach patologicznych, gdzie ktoś jest przywieziony w teczce i mianowany dyrektorem, chociaż na niczym się nie zna. Myślę o takiej prawdziwej ścieżce kariery, gdzie ktoś buduje ją latami, zdobywa doświadczenie, przechodzi kolejne szczeble i rzeczywiście swoim ogromnym wysiłkiem buduje swoją pozycję. No i zobaczcie, jak to gra w dzisiejszej Ewangelii. Apostołowie, to jest jedna z takich Ewangelii, kiedy trochę jesteśmy zażenowani postawą apostołów, prawda? Oni przychodzą do Jezusa, Jakub i Jan, i mówią, hello, ale byśmy chcieli, żebyś ty nas teraz wyróżnił. Mamy zamiar być po twojej lewej i prawej stronie. Chłopaki, mówi Pan Jezus, dobrze, ale czy wy możecie pić kielich, który ja mam pić? Przez ten kielich symbolicznie rozumie się wolę Bożą, która ma się zrealizować w życiu danego człowieka. To jest zamysł Boży, który Pan Jezus wie dokładnie, jakim on jest, jaki Ojciec przewidział dla niego i na który on się zgodził. To jest ogromne cierpienie. Koniec końców to jest śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie i tak dalej. Ale wie, że chłopaki nie wiedzą jeszcze, o co proszą, albo proszą na wyrost. Oni, jak gdyby nigdy nic, mówią, oczywiście, że wiemy. Oczywiście, że możemy. Chcemy ten kielich wypić. Pan Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie, ale okej, kielich, który ja będę pił, będziecie wy i też mieli do wypicia. Chrzest, którym mam być ochrzczony, także i wy przyjmiecie, tylko jeszcze nie teraz. Potrzebujecie jeszcze czasu, żeby dojrzeć. To wszystko dopiero wam się wyświetli za czas jakiś.
Na teraz jesteście jeszcze niegotowi. I tak sobie myślę, że czasem właśnie my możemy prosić o różne rzeczy Pana Boga. Modlimy się i dziwimy się, dlaczego Pan Bóg nam nie chce tego dać, dlaczego to się nie dzieje. Być może właśnie dlatego, że nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy przygotowani. I gdyby Bóg rzeczywiście ziścił nasze plany, nasze marzenia, no cóż, mogłoby to nam zaszkodzić. Ale zobaczcie też, że Pan Jezus, cała ta mikrospołeczność, Jezus i Jego apostołowie, zgodnie z zasadami starożytnymi, ona jest zbudowana trochę na zasadzie takiej frakcji jakby, to znaczy Jezus bynajmniej tego nie chce, ale apostołowie, jako dzieci swojego czasu, tak właśnie to rozumieją. To znaczy frakcja polega na tym, że poszczególni jej członkowie mają relacje z szefem, natomiast między sobą mniej. Teraz zobaczcie, jak Jezus to odwraca. On mówi, chcecie być wielcy? Chcecie siedzieć po prawej, lewej, z przodu, z tyłu, u góry? No problemu. Trzeba tylko, żebyście umieli, albo żebyście mieli taką determinację, żeby zafundować sobie cierpienie, upokorzenie. Jakie? Kto chce być największym, niech będzie waszym sługą. Niech się zniży do rangi sługi. Pamiętacie na pewno sytuację, kiedy Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy apostołom umył nogi. W ten sposób wszedł w rolę najniższej rangi niewolnika. W starożytności, kiedy ktoś organizował przyjęcie, to gościom, którzy przychodzili, organizował taki komfort, że w wejściu urzędował najniższy rangą niewolnik w tym domostwie i właśnie proponował obmycie nóg. To była najbardziej taka, no jakby to powiedzieć, no honoru to nie dodawało takiemu człowiekowi, który właśnie umywał nogi innym ludziom. I Pan Jezus pokazał apostołom taką właśnie lekcję pokory. Zobaczcie, jeżeli ja, wasz nauczyciel, nie miałem problemu, żeby to zrobić, to teraz wy musicie przejść samych siebie, nawet ten wstręt, który moglibyście mieć do takiej czynności. I jeżeli będzie was stać na to, żeby tak się uniżyć, jesteście wielcy. Tylko czy jesteście w stanie to przyjąć? Bo zdaje się, że na razie sobie tak wyobraziliście, że bycie moim uczniem to jest raczej, jakby to powiedzieć, no odcinanie kuponów, nieprawdaż? Wszystko, co ważne i wielkie w życiu, kosztuje, nieprawdaż? Relacja małżeńska dobra, dobra praca, wychowanie dzieci i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego się na to godzicie? Dlatego, że to jest dla was ważne, prawda? Jesteście w stanie wiele poświęcić dlatego, żeby małżeństwo dobrze funkcjonowało. Każde małżeństwo to jest jedna wielka seria kompromisów. A kompromis to nie jest coś przyjemnego. To jest zawsze jakby zrealizowanie tylko części planu, prawda? I to jest dyskomfort, to jest cierpienie konkretne. Ale dlaczego się na to godzicie? Bo małżeństwo jest dla was ważne. Tak na pewno jest. No i w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza słyszymy znowu fragment o tajemniczym słudze Jahwe. Słyszymy o tym, że będzie on musiał wiele wycierpieć i że jakoś tak zastępczo będzie cierpiał za innych, za wiele narodów. Tutaj Izraelici, czy Żydzi w tamtym czasie, w czasie Pana Jezusa, uważali, że ta tajemnicza postać sługi Jahwe to jest symbol Izraela. Że to Izrael ma być poddany jakimś cierpieniom, które okażą się zbawienne dla nie tylko samego zainteresowanego, ale także dla innych narodów. Pierwsi chrześcijanie rozumieli to jeszcze precyzyjniej i właśnie widzieli tutaj osobę Jezusa Chrystusa, który no właśnie wycierpiał za nas wszystkich, wysługując nam w ten sposób zbawienie. Coś, czego nie jesteśmy w stanie ani sami zapłacić za to, ani tego wypracować, ani to o własnych siłach zdobyć. Ale zobaczcie, żeby to się ziściło, musiało być ogromne cierpienie z jego strony, ogromna zgoda na cierpienie, ale Jezus po prostu niczego mu nie było szkoda, na niczym nie oszczędzał. Po prostu wyniszczył się, mówiąc słowami listu świętego Pawła do Filipian, po to, byśmy my mogli mieć szczęście wieczne. W dzisiejszym drugim czytaniu z listu do Hebrajczyków, też niezwykle krótkim, ale niezwykle trudnym zarazem, autor tego listu, pisząc do swoich adresatów proweniencji żydowskiej chrześcijan, tym razem czyni aluzję do najwyższego kapłana. Tutaj chodzi o taką sytuację, kiedy to najwyższy kapłan wchodził
raz do roku do takiego miejsca najświętszego. Kapłani generalnie w Starym Testamencie byli, to była instytucja dziedziczna. Jeżeli ojciec był kapłanem, to i syn kapłanem był, ale spośród tych wszystkich kapłanów jeden był wybierany, by stał się arcykapłanem, najwyższym kapłanem. I właśnie on miał taki przywilej, takie prawo, a nawet nakaz, żeby raz w roku, w święto Jom Kippur, wejść do miejsca najświętszego w świątyni. I można powiedzieć, że stawał się swoistym pomostem, swoistym medium pomiędzy światem przyrodzonym, do którego należał, i światem nadprzyrodzonym, do którego nie należał, ale pomiędzy którym, no właśnie, był tym pomostem dla całej reszty wiernych. I autor listu do Hebrajczyków właśnie czyni taką aluzję do Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem i człowiekiem, jednocześnie, no właśnie, wchodzi, rozumie genialnie, potrafi się utożsamić z nami, z naszym światem, z cierpieniami, które przeżywamy, rzuca na szale swoje życie jako człowieka i jednocześnie wchodzi do miejsca najświętszego, do tego, skąd wyszedł, do tego, gdzie należy. Jest takim pomostem pomiędzy jednym i drugim światem. To jest ciekawe, że w Nowym Testamencie Pan Jezus nigdzie indziej nie jest nazywany arcykapłanem, czy nawet kapłanem, bo jak mówię, nie pochodził z rodu kapłańskiego, pochodził z rodu Dawida. Ale autor listu do Hebrajczyków uznał za stosowne, by taką właśnie paralelę zastosować i pokazuje Jezusa jako tego, który genialnie jakby remontuje to połączenie utracone po grzechu pierworodnym pomiędzy ludzkością i światem nadprzyrodzonym, światem Boga. On, który jest Bogiem i człowiekiem, oba te światy w sobie łączy. Dzięki Jego cierpieniu, Jego ofierze, my także możemy być zbawieni. Ale wszędzie w tle dzisiejszych czytań jest właśnie to, że no cóż, bez cierpienia właściwie nie ma nic. My mamy takie powiedzenie, bez pracy nie ma kołaczy, prawda? Ale to jest jeszcze mało. Każda ważna rzecz w życiu niesie ze sobą dużo samozaparcia, dużo, no właśnie, tak rozumianego cierpienia. Nawet jeśli to nie jest taki fizyczny ból, to jest to jakiś dyskomfort, to jest ciągłe jakieś przejęcie, to jest ciągłe coś, ale z myślą o dążeniu do celu. Kogo na to nie stać, może mieć co najwyżej marzenia, ale marzenia może mieć każdy, tylko zrealizować je mogą ci, którzy rozumieją, że bez bólu, bez cierpienia właściwie nie da się nic zbudować. Innymi słowy, Pan Jezus, który do dzisiaj do apostołów mówił, czy jesteście gotowi to w ogóle przyjąć? Być może i do nas się dzisiaj zwraca. Ty masz różne plany, marzenia i tak dalej. I może chciałbyś także w relacji ze mną, mówi Jezus, no nie wiadomo jakich wyżyn sięgać, ale czy stać cię na to, żeby no jakieś minimalne nawet cierpienie ponieść dla wiary, którą uznajesz za ważną, prawda? Bo chyba za taką uważasz. Czy na przykład stać cię na to, żeby przyznać się do tego, że jesteś chrześcijaninem, że jesteś katolikiem, że na przykład chodzisz na niedzielną przeświętą i powiedzieć to na przykład wtedy, kiedy cię pytają w pracy, ale pytają szyderczo. Ty na mszę chodzisz? Czy stać mnie na takie mikrocierpienie? Jeśli tak, to być może i na większe jestem gotów i tym samym na większe owoce rokuje. Obyśmy wszyscy byli tak właśnie dobrze rokujący. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.